Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy przepiękną wrześniową pogodę. Jest wspaniałe słońce i temperatura jakieś 22 stopnie. Ja przyjechałem zrobić porównanie dwóch dronów, które mam w tej chwili do dyspozycji. Inspire 1 Pro z kamerą X5, filterek 32 i Mavic 2 Pro z kamerą Hasselblad i filterek również ND32 szary, bez polaryzacji. Polatamy trochę tymi samymi ścieżkami, tymi samymi warunkami, właściwie ustawieniami, żebyście zobaczyli, jak te obrazki wyglądają. To są trochę inne matryce. W Inspire jest 4/3, mikro 4/3, fajna matryca, trochę większy zakres, jeżeli chodzi o przysłonę, bo mamy do 1.7, a w Mavicu 2 Pro 2.8. Zaraz będziemy widzieli, jak te obrazki się kształtują. I nie będę więcej opowiadał, trochę Wam powiem jeszcze we wnioskach później, a teraz już będziemy startowali. A popatrzmy w takim razie na satelity. Jest 18 satelit. Startujemy. W Mavicu 2 setup sam jest dużo szybszy, o niebo szybszy, naprawdę. Jak mam porównywać, to jest, kurczę, co najmniej 4-5 razy szybszy. I co jest ciekawe, że bateria też ma, jest mocniejsza, w sensie dłużej ta bateria trzyma. Czas lotu wynosi tutaj prawie pół godziny. Rzadko mam tak, że tego lotu nie... że tego lotu mi brakuje. Oczywiście przy hyperlapsach tak jest najczęściej. Mam dzisiaj jedną kartę pamięci, więc zrobimy właśnie tak, że ją tutaj zaaplikuję do Mavisa 2 Pro. Jest w tej chwili, wszystko gra. Zobaczmy, można go włączyć, bo kontroler jest już włączony. Odsuniemy trochę Inspire'a, żeby nie doszło do spektakularnej kolizji. Go fly. Teraz zrobimy sobie tak, ustawienia manualne, będziemy strzelali w 1,5 sekundy, a przysłoną będziemy regulowali. Zobaczmy, jeżeli chodzi o 4K25, MP4, white balance tam był sany, ok, kolor, nie mam tutaj, musi być normal. Ruszamy w takim razie, 14 satelit możemy ruszać. Teraz sztuką będzie zrobienie ujęć pod słońce. Wydaje się, że on jest bardzo niski, ale on jest na 10 metrach. Trzeba uważać na niego, bo on nie ma żadnych czujników.
Za każdym razem jak latam Inspire'em, to czuję jego specyfikę. Przede wszystkim bardzo długie przygotowania, to jest masakra. Później te kalibracje, dopięcie kamery, kalibracja druga, wyłączenie i tak dalej, śmigła. I muszę wam powiedzieć, że stosunkowo do czasu, który zajmuje przygotowanie, to czas lotu jest nie taki długi, bo wynosi około 20 minut. Natomiast jest bardzo dynamiczny i faktycznie zasuwa super. Bardzo zmieniała mi się ekspozycja, dzisiaj miałem na manualnym i regulowałem głównie przysłoną. Czas, migawkę miałem 1.50, 4K 50, 25. To jest trochę inna optyka w tym. W Mavicu trzeba się przyzwyczaić, bo mamy HQ i mamy też Full Field of View, czyli mamy de facto dwie optyki, które są od siebie nieco różne i de facto też inaczej manewry wyglądają. Na pewno też trzeba mocno regulować przysłoną i na 200 metrach już go nie słychać w tej chwili. Okej, cała sesja jest nagrana, przy okazji widać, że mamy aktualizację Battery Mounting Detection, Attitude Display on Video Captions, Optimized Auto Discharging Function for Batteries, Improved Accuracy of Altitude for Exif Photos, Optimized Waypoints. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj wystarczy, wyłączę te wszystkie sprzęty i sytuacja wygląda tak, że Mavic 2 jest zdecydowanie bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o setup i samolatanie. Dłuższa też jest u niego, ten czas lotu jest zdecydowanie dłuższy. Natomiast Inspire budzi niezwykły respekt i tutaj wygrywa, dlatego że... Aha, no i co jeszcze na plus dla Inspire'a, że go doskonale widać, nawet tak z 400-500 metrów widać go idealnie. A Mavic jak odleci na 200-300, to już go ani nie widać, ani nie słychać i tak ciężko jest nim polatać dalej. Co do praktycznych spraw, jeżeli przenosimy gdzieś drona w plecaku, czy właśnie na wycieczce, na wyprawie, no to kurde, Inspire wymaga naprawdę mega zaparcia, żeby go ze sobą zabrać. Zresztą zobaczcie, tu już spakowałem Mavica i on jest gotowy do odwrotu. Natomiast zobaczmy teraz, co się będzie działo z Inspire'em. W pierwszej kolejności ściągnę mu śmigła i kamerę. Raz, dwa, trzy, cztery śmigła poszły. No i kamera, którą trzeba od razu zabezpieczyć też. To jest to. A w jedynce ja ciągle nie wiem, w którą stronę do tego pudełka włożyć, ale już się trochę przyzwyczaiłem i mam mniej więcej wprawę. Ale nie taką, jakbym sobie życzył. Dobra, całe pudełko właściwie od kamery prawie jest gabarytów prawie takich jak dwójka Mavic. Teraz trzeba go włączyć. Przejdziemy z nim do pozycji transportowej. To wszystko właściwie. Dobra, połączył się już. Czasami mnie nie słucha i schodzi jeszcze tak niżej, ale tym razem posłuchał. Kontroler już jest gotowy do wymarszu. Ściągam mu też baterię, żeby był lżejszy na czas transportu. Jakby miało mu się coś stać, to właśnie jest dużo lżejszy. No i co? Zaślepka jeszcze. Zaślepka jest tutaj. Trzeba ją jeszcze zamontować. Ja ciągle mam z tym też kłopot. Te elementy w jedynce nie są takie bardzo intuicyjne. Za każdym razem trzeba się zastanowić, jak to do siebie pasuje, ale tym razem nawet muszę przyznać, że dobrze to wszystko wyszło. Na pewno lepiej niż się spodziewałem. Wszystko. No i na zakończenie trzeba pamiętać o tym, żeby nie zepsuć zamka, bo ten zamek błyskawicznie to jest pięta achillesowa Inspire. Chyba sprzęty wyglądają tak.